jest taka opuszczona torpedownia, koło wierzbla spróbuję puścić pod to. Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich miłośników wody, przyrody i takiego ogólnego luzu. Tak, dzisiaj będzie wyprawa pontonem aż do torpedowni z czasów II wojny światowej. Jadę właśnie na jezioro Miedwie. To jest jedno z większych jezior w okolicy i na tym jeziorze były testowane w czasie II wojny światowej torpedy. Jest taka opuszczona torpedownia, koło wierzbla spróbuję puścić pontony na wodę i w poprzek popłynąć aż do tej torpedowni. Mam nadzieję, że będzie super przygoda, że będą super widoki. Wyprawę do torpedowni miałem zamiar już podjąć w zeszłym roku, ale jakoś mi się nie udało w tym roku, wykorzystując, że pogoda jest piękna, nie jest za duży wiatr, bo jak wiadomo, wiatr jest najgorszy dla pontonów. Postanowiłem popłynąć pontonem w poprzek jeziora Miedwie, aż do torpedowni. Znalazłem piękne miejsce, taką ustronną plażyczkę, napompowaliśmy pontony i popłynęliśmy do torpedowni, którą widoczna była już po drugiej stronie, około 3 km wody przed nami. Co to takiego jest ta torpedownia? A już w czasie I wojny światowej odkryto, że torpedy są bardzo dobrą bronią przeciwko okrętom nawodnym. I dlatego z torped już w I wojnie światowej strzelano z nadwody, spod wody oraz zrzucano je z samolotów. I tutaj właśnie zrzucanie torped z samolotów było testowane na tej torpedowni. Oczywiście samolot nie podlatywał i nie zrzucał, ale te wszystkie testy były dla Luftwaffe, czyli dla, tu widzimy, niemiecki samolot zrzuca torpedę. Były testy dla Luftwaffe, czyli dla niemieckiego lotnictwa z okresu II wojny światowej. Jak to się odbywało? Przyjeżdżały do tej, tu widzimy tą torpedownię, przyjeżdżały tutaj rozmontowane w częściach torpedy, były na miejscu montowane przez pracowników przymusowych, tak zrobili tutaj specjalnie stalak dla tych pracowników, którzy montowali torpedy i od roku 1940 już ta torpedownia tutaj zaczynała funkcjonować. Montowali torpedy i z takich zostały wystrzeliwane w stronę drugiego brzegu. Po co to było robione? Było to robione po to, żeby jeszcze delikatnie skorygować zanurzenie, czy nie skręca gdzieś na boki. One, te torpedy, mają w środku taki żyrokompas, czyli taki stabilizator bardzo poważny, a przy zrzutach z samolotów to jest jeszcze ważniejsze. Ma chodzić równo, z taką prędkością jak trzeba, trzymać kierunek i tak dalej. I po pewnych korektach wystrzeliwali torpedy, robili pewne korekty, jak coś było nie halo, robili to jeszcze raz. I po pewnych korektach dopiero wtedy można było torpedę wysłać na front. Czyli przeważnie dla Luftwaffe, czyli dla samolotów torpedowych. Różne Niemcy stosowali w czasie II wojny światowej różne samoloty torpedowe. To były Henkel 111, Junkersy 88, a nawet wodno-samoloty Henkel 115 też miały torpedy. I wiele innych również samolotów miały torpedy. Stacjonowały one głównie w Norwegii, w okolicach kanału La Manche i na Morzu Śródziemnym. Tak, samoloty torpedowe były bardzo potrzebne, a tutaj widzimy właśnie ten taki jakby trójkątny, szpiczasty otwór. Stąd były wystrzeliwane torpedy. A jak je złapać? Wystrzelić? No, prosta rzecz, wystrzelić. A jak złapać? Po drugiej stronie, tam mniej więcej, gdzie znalazłem tą plażę, gdzie spuszczałem pontony troszeczkę, oczywiście dalej od brzegu, pływały kutry, tak zwane poławiacze torped. I pomiędzy tymi poławiaczami torped były rozciągnięta specjalna sieć. I torpedy łapały się w tą sieć. Ale oczywiście czasami nie udało się złapać torpedy w sieć. Wtedy do poszukiwań torpedy wkraczali nurkowie. Ogólnie to jest widok tej torpedowni z roku 1945. To były trzy kutry, takie poławiacze torped. Dwa z nich zostały podniesione
i służyły w Wojsku Polskim pod nazwą Durek 1 oraz Durek 2, czyli to były takie bazy dla nurków. Natomiast trzeci jest niedaleko stąd, zatopiony pod wodą, niedaleko torpedowni, to jest raj dla płetwonurków. Tutaj nurkują i penetrują okoliczne wody. A tutaj oprócz tego kutra zatopionego zdarzają się również samoloty, tak, bo tutaj funkcjonowało lotnisko specjalnie niedaleko. Tam byli szkoleni piloci z ograniczoną widocznością, czyli latanie po nocy we mgle lub coś takiego. I po wojnie też tutaj funkcjonowało lotnisko, dlatego tu na jeziorze Biedwie jest zatopiony również radziecki MiG-15, a oprócz tego kilka ciekawych samolotów. No, tu głębie tego, odmęty tego jeziora kryją naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy. A te, którą tu widzimy właśnie, torpedownia, zbudowana jest na palach, dębowych palach, podobnie jak Wenecja. Na tych palach jest płyta stalowa w takiej nieregularnej litery T się składa. A to jest nurek. O, właśnie widzimy. I nieregularna litera T. I nadto na budówkę nalali betonu. Postawili cegły z brumu, zbudowali taką konstrukcję Niemcy. Z lądem było to połączone tylko takim właśnie drewnianym pomostem, po którym pozostały nam tylko pale. Ale nie mogliśmy z pontonu wejść na tą torpedownię, bo był taki murek podmurówka, no, było trochę nam za wysoko. Ale jak widzimy, obok była plażyczka, przybiliśmy do plażyczki, a tam zadaszenia, miejsce na ognisko, siedzenia wygodne. I postanowiliśmy się tam zatrzymać, zrobić ognisko, usmażyć sobie kiełbaskę. I jak tylko zaczęliśmy smażyć sobie kiełbaskę, przyjechali panowie żołnierze i pogodzili nas stamtąd. Musieliśmy stamtąd, o tak, było fajnie. Zapowiadało się fajnie, a skończyło się jak zwykle. Nie musieliśmy się stamtąd zbierać. Nie ma żadnych specjalnych ostrzeżeń. Są, o, proszę zobaczyć. Jest murek taki, jakaś siatka zabezpieczająca, ale to dopiero za tym miejscem. Myślałem, że miejsce jest ogólnie dostępne. Myliłem się. Żeby nurkować, też potrzebne jest zezwolenie wojska, żeby można było podurkować w tym miejscu. No i w ten sposób zwinęliśmy się z naszej torpedowni. A jezioro Biedwie jest piątym co do wielkości jeziorem w Polsce. I taki jest ciekawy skryptodepresja na nim występuje, czyli tafla wody jest 14 metrów nad poziomem morza, a sięga najgłębszym miejscu 44 metry, powierzchnia ponad 3,5 tysiąca hektarów i długość 16 kilometrów. Mam nadzieję, że spodobał się wszystkim dzisiejszy odcinek, taki film o torpedowni, o wodzie, o jeziorze, o pontonach. No, dla mnie było, mi osobiście było super. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Jest, teraz zaczyna się lato, myślę, że takie odcinki, takie filmy będą częściej już na naszym kanale.